Dzisiaj w liturgii Kościoła Powszechnego przypada uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W Martyrologium Rzymskim pod dzisiejszą datą wspominany jest także święty Romaryk. Romaryk pochodził z rodu Merewingów, dynastii panującej w państwie Franków w latach od 481 do 751. Urodził się około roku 570 w Królestwie Austrazji. Jego rodzice pełnili wysokie funkcje na dworze królewskim, najpierw na dworze króla Teudeberta II, a później także Chlotara II. Zostali zabici przez królową Brunhildę. To właśnie na dworze monarszym usłyszał o Kolumbianie młodszym i zapragnął pójść w ślady irlandzkiego zakonnika. Zrezygnował z zaszczytów i udał się do cysterskiego opactwa w Luxei, gdzie został mnichem. Około 420 roku otrzymał od króla posiadłość, Villa Habendum. Za zgodą opata świętego Eustazjusza razem ze swoim przyjacielem, świętym Amatem, założyli na jej terenie klasztor, nazwanym później Remiremon. W pobliżu męskiego monasteru wybudowano konwent dla zakonnic. Wzorowano się na fundacji Vaugonum. Prawdopodobnie oba domy miały wspólnych przełożonych. W Remiremon pierwszym opatem był Amat, a po nim Romaryk. Romaryk zmarł 8 grudnia około 653 roku w wieku 85 lat. Papież Leon IX w roku 1051 polecił, aby dokonać translacji jego relikwii, czyli aby przenieść je na bardziej zaszczytne miejsce. Obrzęd ten był potwierdzeniem kultu, stanowił więc odpowiednik dzisiejszej kanonizacji. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.